Ja w ogóle wyrzucam jakby z głowy taką myśl, że Polska może zrezygnować z tych miliardów złotych, dziesiątków, setek miliardów złotych, tylko dlatego, że Ziobro się uparł, a Kaczyński się go boi, albo ma identyczny pogląd i że cały czas gwałcone są te niezależne instytucje, które mają gwarantować praworządność. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego też prezydent Duda się uparł, żeby podjąć te decyzje personalne, które pokazują, że nie chcą ustąpić, jeśli chodzi o kwestie niezależnych sądów i wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj choćby ta sytuacja w Radomiu pokazuje, że no, to trzeba być jakby samobójcą, złoczyńcą, jeśli się wyrzuca albo odpycha te miliardy, które mogą pomóc Polsce przetrwać ten najtrudniejszy czas. Tym bardziej, że to są nasze miliardy. To nie jest tak, że to Niemcy, Bruksela, nie wiadomo ktoś nam te pieniądze daje. To są nasze pieniądze, bo my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. I tylko upór Ziobry i Kaczyńskiego powoduje, że te pieniądze tam leżą i nie mogą być przez nas użyte. I to w sytuacji, w której wszystkiego będzie powoli brakowało, a przede wszystkim będzie brakowało pieniędzy.